każdej butelki odrobinę oliwy wlała. Ani i modliła się do Pana. Jeden wielki mamy. On jedni wody i stał się cud, ponieważ wszystkie te butelki zostały napełnione oliwą. Prestalo. I gdy Merkel wyczerpał w Nowym Testamencie. Widzimy ten ogromny cud, który wydarzył się w Starym Testamencie. Co mają powiedzieć z tym? Inna wyglądają, mimo mimo, mimo mimo problemów. Więc, bracia i siostry, może w naszym życiu mamy wiele problemów. Spiritual problems. Może duchowe problemy. Finansowe problemy. Finansowe. Problem family. Jakieś powody w rodzinie. Problem. So we also have many, many problems in front of us. A więc być może przed nami właśnie jest wiele różnych kłopotów. What we can do? Co możemy zrobić? So we have a little faith. Mamy tą odrobinę wiary w naszych sercach. And by this little faith, put little faith for each problem. So don't lose the hope. Nie trać nadziei. Praise the Lord. A więc wracając do fragmentu z Ewangelii Świętego Jana, 15 rozdział 7 wers, słowo mówi, że jeśli we mnie trwać będziecie, bo jest słowo w was, wtedy proście o cokolwiek chcecie, to wam się stanie. Jesus said, I came to throw fire on the earth.
and a cowboy tried the same seed to bury it. Mówi na przyszedł na to, żeby rzucić ogień na ziemię i tak bardzo pragnął, żeby on płonął. So this is Jesus' vision, our mission of us. Jest to misja Jezusa i jest to też nasza misja. Jesus' vision, everybody receive Holy Spirit fire in your heart. Jezus pragnie, żeby każdy z nas otrzymał Ducha Świętego i ogień Ducha Świętego w swoim sercu. When this Holy Spirit fire comes in our heart, our life will be totally changed. Jeżeli ten ogień Ducha Świętego będzie w naszym sercu, nasze życie wtedy całkowicie wypalnie się zmieni. When Holy Spirit works in our life, immediately evangelization starts. Jeżeli Duch Święty działa w naszym sercu, od razu zaczyna się ewangelizacja. Wiecie, że gdy słońce zaświeci na śnieg, to śnieg się topi. So Jesus' grace, Holy Spirit power coming in our heart, there will be a melting experience in our heart. I podobnie, gdy tak Duch Święty przychodzi do naszego serca, topi. Praise the Lord. Chwała Panu. We can ask for the fire of Holy Spirit. Możemy prosić o ogień Ducha Świętego. So now, before the sacrament, we will ask for the fire of Holy Spirit. Będziemy o to prosić przed Najświętszym Sakramentem. Jezu, uzdrów moje wnętrze. Jezu, uzdrów moje wnętrze. Jesus, heal my physical sickness. Jezu, uzdrów moje fizyczne choroby. Jesus, heal my family members. Jezu, uzdrów członków mojej rodziny. Jezu, uzdrów członków mojej rodziny. Jesus, give your joy in my heart. I wlej Twoją radość w moje serce. Jesus, give your peace in my heart. I wlej Twój pokój w moje serce. Ja bardzo lubię być na takich właśnie spotkaniach modlitewnych, bo to naprawdę jest bardzo dla mnie budujące, ale też i takie umacniające właśnie wierze miłości do Jezusa. W ogóle bardzo się cieszę, że jest taka ewangelizacja, żeby wszyscy mogli poznać Jezusa, Jego miłość i żeby naprawdę każdy uwierzył, że On jest, że On żyje, że On jest Królem i naprawdę, że On daje miłość, tylko żebyśmy umieli otworzyć te serca dla Niego i wtedy iść przez życie, a życie wtedy jest naprawdę słodkie i lekkie, tak jak mówi Jezus, że z Nim można wszystko i można naprawdę zwyciężać świat z Jego miłością, z Jego dobrocią w sercu, pokojem, który daje. I naprawdę można być szczęśliwym przez całe życie. W czasie tego tygodnia jako organizatorzy jesteśmy zadowoleni bardzo z frekwencji podczas wszystkich wydarzeń ewangelizacyjnych, która przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Było bardzo dużo ludzi i na filmie, który mogliśmy zobaczyć, The Human Experience. Myślę, że ten film wywarł na wielu osobach bardzo duże wrażenie. Również bardzo dużo ludzi było na ewangelizacjach ulicznych i na wykładach, i na spotkania z ojcem Wadakelem. Także jesteśmy z tego powodu przede wszystkim bardzo szczęśliwi. Myślimy poza tym, że tydzień z Ewangelią co prawda się skończył, ale czas ewangelizacji myślę, że się zaczął i że owoce tych spotkań ewangelizacyjnych będą jeszcze przez cały rok dojrzewać. W głębi naszego serca rozpocząć taką naszą głęboką relację wewnętrzną, duchową, osobistą
z Panem Bogiem w takiej chwili ciszy chcemy Go po prostu zaprosić do naszego serca. Witam serdecznie braci z Słowacji, witam członków zespołów, Was wszystkich i niech to będzie może nie cicha, ale święta noc. Święta noc, w którym w języku dla Was bardzo komunikatywnym będziecie chcieć po pierwsze wielbić Pana, przyjmować Pana i otwierać serca na te wielkie perspektywy, które Pan ma wobec Was młodych. Dziewiąty już tydzień z Ewangelią w naszym mieście. I można by zapytać, po co w mieście, gdzie pewnie gdyby zrobić ankietę i zapytać, czy jesteś wierzącym, pewnie 90% osób odpowiedziałoby, że tak. Więc po co ten tydzień z Ewangelią? Po co docierać z nią właściwie do ludzi wierzących? No po to, że czasami mamy problem z wiarą. Łatwo nam powiedzieć pewną rzecz, ale czasami wcale nią nie żyjemy, czasami nie zdajemy sobie tak do końca sprawy, w kogo tak naprawdę wierzymy, co to znaczy tak naprawdę wierzyć, czym tak naprawdę wiara jest. Jeżeli my będziemy konsekwentni, jeżeli będziemy żyć miłością Chrystusa i swoim życiem tą miłość pokazywać, że warto dla tej miłości żyć, to inni ludzie się zmienią, nieważne ilu ich by było. Bo Bóg daje taką moc. Moc Ducha Świętego we wszystkich tych, którzy biorą udział w warsztatach gospel. Bogactwo tych darów, które mają i nadzieja, że ten koncert jutro wypali. Moc. Dzisiaj ksiądz Ryszard mówił o mocy. W następnej części tego wieczoru będzie mowa o bogactwie. Wiecie co? Tak Pan Bóg każdego obdarzył bogactwem i naszych braci. Jak śpiewacie w chórze gospel w większości, to znacie taki zespół TGD, trzecia godzina dnia, mądrze kiwacie głowami, znacie. Tam rapuje taki nasz brat Kola, się zwie gościu. I on ma taki projekt Royal Rap. I chłopaki z Royal Rapu dzisiaj przyjechały, żeby też zaśpiewać o Panu Bogu, może trochę innej muzyce. I oni będą śpiewać o bogactwie, właśnie bogactwo Ducha Świętego w nas. To nie jest znak tego, jak bardzo jesteśmy zepsuci,
że Bóg musiał swojego Syna ukrzyżować za nas? Czy naprawdę potrzebna była śmierć Jezusa? No tak, bo jesteśmy tak bardzo zepsuci. Więc to nie jest znak naszej wartości, tylko znak naszego upadku. Ale Jezus zrobił to dla nas, świadomie, z miłości. Zna swojego Ojca. Zrobił to